Dobry wieczór. Nazywam się Marcin Juchniewicz i mam przyjemność powitać serdecznie wszystkich gości w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego podczas gali drugiego kongresu małych i średnich przedsiębiorstw. Rozpoczynamy rozdanie nagród od projektu Firma Przyjazna Małym i Średnim Przedsiębiorstwom 2012 roku. W tym roku po raz drugi przyznamy nagrody dla firm, które przeszły ten próg 60% pozytywnych ocen. Sponsorem jest WUBEK, nagrodę dostaje Credit Agricole. Jest dobrze, jest dobrze. Staram się nieustannie nadążać za ciągle rosnącymi potrzebami małych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Jestem przekonany, że ta nagroda, która została przyznana przez Państwa, przez właśnie przedsiębiorców, jest dowodem tego, że nasze wysiłki są skuteczne. Jestem pod wrażeniem codziennie tego, jak małe firmy dają sobie radę. Życzmy sobie tego, żeby tych firm było w końcu aktywnie działających ponad 2 miliony. Jest mnóstwo ludzi w Polsce i na świecie, którzy myślą, że socjalizm jest jednak fajny. Więc mamy jeszcze co robić. Ekonomia zdrowego rozsądku jest najlepsza. My będziemy mieli cały czas rękę na pulsie i będziemy dbać o to, żeby zachęcać dalej nasz rząd do reformowania finansów publicznych. Zauważenie nas i wyróżnienie pozwala wierzyć, że w internecie jest również miejsce na poważne treści. Dla nas ważna jest wolność, własność i moralność. Nagradzaliśmy tak naprawdę to, że firma odniosła ten sukces, że ma plany na przyszłość, że zamierza dalej działać.